Bardzo proszę pana profesora Macieja Szpunara o wygłoszenie referatu Integracja Europejska od wspólnego rynku do skutecznej ochrony sądowej. Dziękuję pani profesor. Dostojny jubilacie, wielce szanowni państwo. Na wstępie chciałbym skorzystać z okazji i powiedzieć jedną rzecz na temat jubilata, mianowicie, że uczestnicząc w spotkaniach Katedry Prawa Europejskiego UJ byłem jedną z wielu osób spoza ośrodka i mówię to z pełną świadomością i w obecności przedstawicieli wszystkich ośrodków prawa europejskiego w Polsce, że stworzyłeś ośrodek, który jest głównym punktem odniesienia, gdy chodzi o naukę prawa europejskiego, przynajmniej w Polsce. I myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób z tego tytułu także poczuwa się do tego, że są twoimi uczniami albo co najmniej chcieliby być twoimi uczniami. Szanowni państwo, przypadł mi zaszczyt wygłoszenia pierwszego referatu w panelu poświęconym znaczeniu członkostwa Polski w Unii dla zapewnienia przestrzegania zasady państwa prawa. I nie ukrywam, że dla osób znających się na prawie Unii Europejskiej przesłanie mojego wystąpienia będzie pewnie oczywiste. Ale po pierwsze, wystąpienie wprowadzające w tym panelu musi mieć charakter ogólny, tak aby mogło przybliżyć podstawowe pojęcia i zasady prawa. Po drugie, nie jest moją ambicją, aby w dniu dzisiejszym proponować państwu jakieś nowatorskie pomysły lub postulaty co do dalszego kształtu integracji, co do dalszego kształtu europejskiej przestrzeni prawnej, czy w ogóle integracji europejskiej. Chciałbym ograniczyć się do spojrzenia na pewne zasady porządku prawnego Unii z perspektywy już zapomnianej, a która w moim przekonaniu pozwoli nam na pełniejsze zrozumienie dyskusji wokół współczesnych wyzwań dotyczących praworządności. Tytuł mojego wystąpienia Integracja Europejska od wspólnego rynku do skutecznej ochrony sądowej może sugerować, że Unia w ciągu ponad 60 lat swojego istnienia przeszła olbrzymią ewolucję od organizacji, której celem była integracja gospodarcza, przede wszystkim w postaci Unii Celnej, wspólnego rynku, do organizacji, która swoimi kompetencjami obejmuje niemal wszystkie aspekty funkcjonowania nowoczesnego państwa, łącznie z wymiarem sprawiedliwości, polityką fiskalną, budżetową, walutową. Takie pojmowanie integracji ilustruje pytanie, w wielu wypadkach retoryczne, obecne chociażby w czasie debaty brexitowej, ale nie tylko, które brzmi następująco. Gdzie podziała się nasza stara, dobra Unia? Unia wolnego handlu, swobody przepływu osób, której państwa członkowskie zawdzięczają rozwój gospodarczy i dobrobyt ostatnich dziesięcioleci. Pytanie to sugeruje, że współczesne problemy integracji europejskiej wynikają z faktu, że Unia rzekomo oderwała się od swoich korzeni i zaczęła ingerować w dziedziny do regulacji, których nie jest powołana. W moim przekonaniu taka diagnoza nie jest ani prawdziwa, ani trafna. Pomijam oczywiście dzisiaj zagadnienie legitymacji demokratycznej instytucji unijnych do podejmowania takich czy innych działań. Nie jest moją rolą ocena, na ile instytucje uczestniczące w procesie ustawodawczym są należycie legitymowane do przyjęcia takich lub innych aktów prawnych, na ile Europejski Bank Centralny jest legitymowany do podejmowania takich czy innych interwencji na rynku walutowym, czy wreszcie na ile Trybunał Sprawiedliwości Unii ma czy miał legitymację do wydania takiego czy innego rozstrzygnięcia. Nie chcę także przesądzać, czy zarzuty stawiane w tym kontekście instytucjom unijnym są uzasadnione. Wróćmy jednak do zasadniczego tematu naszych rozważań, to znaczy ochrony sądowej w kontekście integracji europejskiej. W moim przekonaniu funkcjonowanie szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich nigdy nie było z punktu widzenia integracji europejskiej obojętne. I w tym sensie tytuł mojego wystąpienia jest mylący, ale celowo mylący. System prawa wspólnotowego, później prawa Unii, nigdy nie był systemem samowystarczalnym. Jego istnienie od samego początku oparte było na sądach państw członkowskich jako tych, które są w pierwszej kolejności odpowiedzialne
za stosowanie prawa Unii, za ochronę praw, które podmioty wywodzą z prawa Unii. I wbrew powszechnej opinii Trybunał Sprawiedliwości nie jest instytucją, która brałaby na siebie zasadniczy ciężar odpowiedzialności za stosowanie prawa Unii. Zadanie Trybunału sprowadza się zasadniczo do zapewnienia jednolitości stosowania prawa Unii we wszystkich państwach członkowskich. Ale owa jednolitość powinna być rozumiana na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jednolitość w sensie materialnym. Chodzi tu o zapewnienie, aby treść praw przyznanych podmiotom prawa była rozumiana jednolicie. Innymi słowy, aby law in books było jednolite. Po drugie jednak chodzi o jednolitość w sensie formalnym, aby law in action było jednolite. Jednolitość w sensie formalnym jest szczególnie istotna w kontekście prawa Unii. Skoro Unia nie ma swojego wymiaru sprawiedliwości, a stosowanie prawa Unii jest pozostawione w pierwszej kolejności sądom państw członkowskich, to konieczne jest, aby owe ujednolicone w sensie materialnym uprawnienia mogły być skutecznie dochodzone przed sądami państw członkowskich. W ten sposób została ukształtowana zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich wraz z ograniczającą ją zasadą efektywności. Zasada efektywności pozwala na kwestionowanie szeroko rozumianych przepisów procesowych, jeżeli utrudniają one dochodzenie praw wynikających z prawa Unii przed sądami krajowymi. To właśnie dzięki zasadzie efektywności stało się możliwe zakwestionowanie wielu przepisów krajowych na tej podstawie, że utrudniały dochodzenie praw w sensie formalnym. Innymi słowy, system prawa procesowego był ukształtowany w ten sposób, że pomimo tego, że nikt nie kwestionował samej treści danego prawa, to jego praktyczne wyegzekwowanie stało się niemożliwe. I w polskim kontekście najlepszym tego przykładem jest niedawny wyrok Trybunału dotyczący tego, że nie można wydać nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko konsumentowi z weksla, bo to uniemożliwia dokonanie kontroli abuzywności klauzul w umowie konsumenckiej. Przyjrzyjmy się bliżej historii kształtowania się systemu prawnego Unii. Dostrzegamy wówczas, że jego ewolucja koncentrowała się przede wszystkim wokół praktycznych aspektów egzekwowania prawa i w tym celu trzeba było bardzo często przełamać istniejące dogmaty wynikające przede wszystkim z prawa międzynarodowego. Nie wolno nam także zapominać o wartościach, które przyświecały ojcom założycielom, czyli mężom stanu, politykom, którzy w pierwszych latach po II wojnie światowej poświęcili swe wysiłki projektowi integracji europejskiej. Ich pierwszorzędnym celem była konieczność uniknięcia wojny i tutaj nawiązanie do wiersza matki jubilata. Trzeba mieć na uwadze, że wielu z tych ojców założycieli było prawnikami naznaczonymi doświadczeniami okresu międzywojennego. Okresu, w którym w Europie zawarto pokaźną liczbę umów międzynarodowych, paktów, traktatów, których iluzoryczność uzmysłowił wybuch wojny i prymat siły nad prawem. Do dziś zresztą odnajdujemy umowy międzynarodowe pełne górnolotnych, ambitnych postanowień, których wyegzekwowanie pozostawia, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia. Nie mam wątpliwości, że to właśnie z tych względów traktaty europejskie były oparte na innych założeniach. Z jednej strony mamy oczywiście tradycyjne postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy państwami a instytucjami, lecz z drugiej strony odnajdujemy w traktatach instytucję odesłania prejudycjalnego, fundamentalnego instrumentu z punktu widzenia systemu prawa Unii. Tutaj jako Ślązak z wyboru muszę wspomnieć, że ten instrument jest kształtowany na instytucji przewidzianej na rzecz Górnośląskiego Trybunału Rozjemczego na podstawie umowy polsko-niemieckiej z 1922 roku, który także miał kompetencję interpretacyjną, nazywaną tam ewokacyjną, mylnie, ale sąd ten wydał kilka orzeczeń właśnie w trybie czegoś, co jest podobne do odesłania prejudycjalnego. To właśnie dzięki pytaniom prejudycjalnym traktaty europejskie i całe prawo Unii nie stały się zbiorem pustych postulatów, jak wiele innych
umów międzynarodowych, lecz rzeczywistym źródłem praw stanowiących rdzeń procesu integracji europejskiej. Instytucja ta polega oczywiście na tym, wszyscy wiemy, że sądy państw członkowskich mogą zwracać się do Trybunału z pytaniami o wykładnię prawa Unii. I z pytaniami tymi mogą zwracać się nie tylko sądy najwyższe państw członkowskich, ale także sądy niższej instancji, dzięki czemu prawo Unii jest bliżej obywateli. Oczywiście o odesłaniu prejudycjalnym można mówić wiele i pewnie w tym gronie nie trzeba o tym wspominać. Zwrócę jedynie uwagę na kilka wyroków, które z dzisiejszej perspektywy wydają się nam oczywiste, a które w momencie ich wydawania takie oczywiste nie były, gdyż kwestionowały istniejące w danym momencie kanony myślenia prawniczego. I Państwo pozwolą, że rozpocznę od Van Handen Laws, wyroku wszystkim nam znanego, z którego wynika, że prawo Unii trzeba stosować bezpośrednio. Od tego stwierdzenia, od tego wyroku rozpoczyna się niemal każdy wykład z prawa Unii. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu wyrokowi. Jest to tym bardziej interesujące, być może Państwo się dowiedzą po raz pierwszy, że dzisiaj wiemy zdecydowanie więcej o kulisach jego wydania. Stan faktyczny jest powszechnie znany. Importer kwestionował wysokość opłaty celnej naliczonej jego zdaniem z naruszeniem traktatu klauzuli standstill, gdyż Holandia wbrew odpowiedniemu postanowieniu traktatu podniosła opłatę celną i holenderska Tarif Commissie zwróciła się do Trybunału z pytaniem, czy jednostka może bezpośrednio powołać się na naruszenie traktatu przez państwo członkowskie w postępowaniu administracyjnym. Sprawa nie była prosta. Pytano się bowiem nie o wykładnię konkretnego przepisu traktatu, gdyż tu odpowiedź była prosta. Holandia nie mogła podwyższać istniejących stawek celnych. Przedmiotem pytania było raczej to, jak należy stosować postanowienia umowy międzynarodowej w holenderskim porządku prawnym. To z kolei nie było kwestią wykładni traktatu, lecz reguł konstytucyjnych dotyczących statusu umów międzynarodowych w porządku wewnętrznym. I w tym duchu była sformułowana opinia Rzecznika Generalnego w tej sprawie, Karla Romera, który stwierdził, że odpowiedni artykuł traktatu nakłada obowiązki wyłącznie na państwa członkowskie. Ja czytając tę opinię, przygotowując się do wystąpienia, napotkałem na taki jeszcze jeden pasus, w którym rzecznik mówi, że Tarif Commissie w ogóle źle zrozumiała instytucję orzeczenia odesłania prejudycjalnego. Dziś także wiemy, że w tym samym duchu był oparty pierwszy projekt wyroku sporządzony przez sędziego luksemburskiego Charlesa Leona Hamesa, poprzednio pełniącego funkcję przewodniczącego Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Punktem zwrotnym w postępowaniu okazała się nota sporządzona przez sędziego włoskiego Alberto Trabucchiego. Był on profesorem prawa cywilnego na Uniwersytecie w Padwie i wielkim zwolennikiem skutecznej ochrony praw podmiotowych rozumianych cywilistycznie. Jednocześnie dziś także wiemy, że pozycja sędziego Trabucchiego nie była znacząca. W Trybunale był on najmłodszym sędzią i z pewnością jego nota nie odegrałaby takiego znaczenia, nie miałaby takiego znaczenia. Na szczęście nota ta sprowokowała do przejęcia inicjatywy przez innego sędziego, Roberta Lecourta, polityka francuskiego, znanego członka ruchu oporu z II wojny światowej, zwolennika federalizacji Europy, a także, o czym muszę wspomnieć, sędziego sprawozdawcy w wyroku Costa Enel. A zatem młodemu prawnikowi włoskiemu i cieszącemu się znacznym autorytetem prawnikowi francuskiemu udało się przekonać co najmniej dwóch innych sędziów, których nie wiemy, skład był siedmioosobowy, ale musieli przekonać dwóch innych sędziów. Od tego czasu wiadomo, że Trybunał stwierdził, że prawo Unii stosuje się bezpośrednio, a pojęcie wykładni prawa Unii obejmuje nie tylko wyjaśnienie treści danego przepisu, lecz także zasady jego stosowania w porządkach prawnych państw członkowskich. Dziś każdy prawnik zajmujący się prawem Unii traktuje te zasady jako oczywiste, lecz często zapomina się, jak bardzo ingerują one w tradycyjnie rozumiane funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, przynajmniej wówczas. Chciałbym w tej chwili zwrócić uwagę także na inne, być może nie wszystkim znane orzeczenie w sprawie Eurocontrol.
z 76 roku. Dotyczyły one wykładni pojęcia sprawy cywilnej i handlowej na tle konwencji brukselskiej o uznawaniu i wykonywaniu właściwości, o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń. Sprawa ta dotyczyła roszczeń Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej z tytułu opłat pobieranych od przewoźników lotniczych. Uwzględniono powództwo, sąd belgijski uwzględnił powództwo i następnie strona domagała się uznania i stwierdzenia wykonalności tego orzeczenia w Niemczech. I na tym etapie pojawiło się pytanie, czy ta sprawa dotycząca roszczeń organizacji powołanej na mocy umowy międzynarodowej jest objęta pojęciem sprawy cywilnej i handlowej. Z pytaniem zwrócił się sąd niemiecki, czy to pojęcie należy interpretować zgodnie z prawem państwa wydania orzeczenia, czy zgodnie z prawem wykonania tego orzeczenia. Dziś wiemy oczywiście, że Trybunał opowiedział się na rzecz wykładni autonomicznej tego pojęcia. Ale jeżeli przyjrzeć się bliżej ówczesnemu stanowisku doktryny, to było ono zupełnie inne. Odsyłało ono zawsze do porządku prawnego danego państwa członkowskiego, czyli albo legis fori, albo lex fori, lex causa. Twierdzono, że powinna to być sprawa cywilna i handlowa w rozumieniu państwa wydania orzeczenia lub wykonania. Proponowano także tak zwaną kwalifikację podwójną, że musi to być sprawa cywilna zarówno w rozumieniu państwa prawnego wydania orzeczenia, jak i w jego wykonania. Ponadto w tym samym czasie ukazał się taki raport wyjaśniający do konwencji haskiej o prawie właściwym dla wypadków drogowych i tam również opowiedziano się przeciwko wykładni autonomicznej na rzecz wykładni zgodnie z prawem państwa fori. Oczywiście w kontekście konwencji brukselskiej Trybunał poszedł inną drogą i stwierdził, że pojęcie sprawy cywilnej i handlowej jest pojęciem autonomicznym. Oznacza to, że państwo członkowskie musi co do zasady uznać rozstrzygnięcie sądu innego państwa, nawet jeżeli w świetle jego prawa dana sprawa nie podlegałaby właściwości sądów cywilnych, jeżeli dana sprawa w ogóle by nie mogła być rozpoznawana przez sądy. Jest to bez wątpienia daleko idąca ingerencja w system wymiaru sprawiedliwości danego państwa, ale dziś wszystkim nam wydaje się to już oczywiste. Do tej pory odniosłem się tylko do orzeczeń pochodzących z okresu, można powiedzieć, kształtowania się porządku prawnego Unii. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Mamy do czynienia z rozbudowanym systemem współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych. W sprawach cywilnych mamy niemal całkowicie zniesioną procedurę egzekwatur, uznania stwierdzenia wykonalności. W sprawach karnych mamy na przykład do czynienia niemal z automatycznym wykonaniem europejskiego nakazu aresztowania. W takich sytuacjach sądy państw członkowskich działają de facto przede wszystkim jako sądy unijne i na zasadzie wzajemnego uznania, wzajemnego zaufania oparty jest niemal cały porządek prawny Unii. Oczywiście zasada wzajemnego zaufania nie jest zasadą bezwzględną. Zaufanie nie jest ślepym zaufaniem. Inaczej mogłoby to prowadzić do naruszenia praw podstawowych. I tak Trybunał między innymi rozstrzygnął w niedawnym orzeczeniu w sprawie Aranios i Calderarów, w których uznał, że może nastąpić odmowa wykonania europejskiego nakazu aresztowania, jeżeli w państwie wydania dochodzi do naruszenia praw podstawowych, w tym przypadku artykułu 3 Konwencji Praw Człowieka, artykułu 4 Karty Praw Podstawowych, prawo do ochrony przed nieludzkim lub poniżającym traktowaniem. Chodziło o warunki więzienia. Należy jednak pamiętać, że każde odstępstwo od zasady wzajemnego zaufania szkodzi porządkowi prawnemu Unii jako całości. I mając te wszystkie względy na uwadze, wydaje się, że niedawne wyroki w sprawie Stowarzyszenia Sędziów Portugalskich, w sprawie Celmer, nie mogą być postrzegane jako zaskoczenie. W tym kontekście, w debacie na temat praworządności, rzadko wspomina się o wyroku w sprawie Achmea, w którym Trybunał uznał, że mechanizm rozstrzygania sporów w umowach o wzajemnej ochronie inwestycji zawartych pomiędzy dwoma państwami członkowskimi jest niezgodny z traktatem,
Ale przecież rozumowanie Trybunału jest właśnie oparte na zasadzie wzajemnego zaufania i na założeniu, że to sądy państw członkowskich zapewniają odpowiednią ochronę prawną. Nie ma zatem potrzeby do odwoływania się do arbitrażu międzynarodowego, skoro nasze sądy chronią odpowiednio wszelkie inwestycje. Mam nadzieję, że w moim krótkim wystąpieniu wprowadzającym przekonałem Państwa co do tego, że funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich nigdy nie było obojętne dla Unii Europejskiej. I niedawne orzeczenia, które zgadzam się, mogą budzić kontrowersje, wszelkie kontrowersje, ale są naturalną konsekwencją zasady wzajemnego zaufania i zasady skutecznej ochrony sądowej. Wszelka dyskusja na temat kształtu prawa Unii, relacji pomiędzy Unią a państwami członkowskimi, dyskusja o naturze integracji europejskiej nie może tracić z pola widzenia tych dwóch zasad. Dziękuję za uwagę.